Historia mapy Cash sięga 16 maja 2011 roku, bo i to właśnie tego dnia Cash został dodany do gry Counter-Strike Source. Twórcami tej mapy są Sal Volcano Garozzo, Lens i Sean Snelling. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Później powstał Counter-Strike Global Offensive i Cash stopniowo był wprowadzany do tej gry, nie od początku, nieoficjalnie, jak być może wielu z Was sądzi. Najpierw z operacją Bravo, od 19 września do 5 lutego mogliśmy grać na Cashu. Później od 20 lutego 2014 roku do 11 czerwca wraz z operacją Fenix również mogliśmy grać na mapie Cache. A w międzyczasie, gdy żadnej operacji nie było, w przerwach pomiędzy tymi operacjami Cash był wycofywany z gry. I później wraz z operacją Breakout 1 lipca Cache został już dodany oficjalnie do gry i gramy w niego do dzisiaj. Będziemy w tym filmie omawiać sobie cztery wersje mapy Cash. Pierwszą z Counter-Strike Source. Druga wersja to jest samych początków CSGO. Większość z Was zapewne nigdy jej nie widziała na oczy. Trzecia wersja to jest ta, która istniała przez wiele lat w CSGO, w którą graliście. No i czwarta, najnowsza Nasza zielona wersja. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w takim razie na respie terrorystów na mapie Cache w Counter Strike Source, mapa, która Powstała wiele, wiele lat temu i poświęcimy jej dużo uwagi. Zobaczymy, jak wyglądała, czym się różniła od tego, co znamy dzisiaj. Oczywiście, na pierwszy rzut oka widać, że zupełnie inne tekstury. Mapa wyglądała biedniej, tak starzej, ale myślę, że tego, tego, tego typu wszystkie rzeczy będziecie widzieć po prostu sami na własne oczy, oglądając ten materiał. A my, a my przyjrzymy się takim innym, ważnym gameplayowym rzeczom. Przede wszystkim tutaj na resp. antyterrorystów mogliśmy sobie wskoczyć na ten murek. I uwaga, stąd było widać maina. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnej przeszkody na tle tego. Spokojnie można widzieć, czy ktoś na przykład. Za antyterrorystów nie, nie puszuje albo sejwać sobie tutaj broń, patrzeć to miejsce, czy strzelać z AWP, tego typu rzeczy. Również ciężarówka na respie terrorystów w tym miejscu idziemy, powoli na Bonside B i muszę Wam zaznaczyć, że przez te wiele lat. Cash nie zmienił się bardzo, jeśli chodzi o korytarze, pomieszczenia. To wszystko, struktura główna mapy cały czas została mniej więcej zachowana przez te wiele, wiele lat. I tutaj idąc na BOMSAID B, coś to co może Was bardzo zaskoczyć: to fajnie, że tutaj w tym miejscu był forklift, wózek. Mało, że na BOMSAID A również musieliśmy się wokół tego wózka strzelać, to tutaj też w tym miejscu różne dziwne elementy. Do przez te piksele, tak, musieliśmy się strzelać. Druga istotna rzecz, której później nie ma, to fakt, że na te beczki mogliśmy wskoczyć aż pod sam sufit, tak, o tym warto pamiętać. To pomieszczenie identyczne też, tutaj mogliśmy rozbić okienko, rzucać granaty. Idziemy teraz powoli dalej na Ventrum i tutaj uwaga, coś co może was zaskoczyć, były tego typu półki, za których się chowaliśmy przy tej ścianie, nie później przy tej za skrzynką, jak to było w kolejnych wersjach Bombsite B. Widzicie, struktura Bombsite'u identyczna, małe różnice, jeśli chodzi o ilość skrzynek, o ich rozmieszczenie. Widzimy, że to jest dalej w BS-ie, w późniejszych wersjach było bardziej z tej strony, tak, tego nie ma. Na samym środku tutaj jest skrzynka, w której też później nie ma. To miejsce będzie się bardzo zmieniało ze wszystkimi kolejnymi wersjami, także zwróćcie uwagę, jak to wygląda w tym momencie. Idziemy dalej na do, do antyterrorystów, do ich tutaj okolic te skrzynki są, natomiast tutaj, zupełna pustka, w kolejnych wersjach Cache tutaj pojawiły się, pojawiały się kolejne różne skrzynie, tak? I uwaga, jeśli chcieliśmy wejść na Heaven, musieliśmy to zrobić drabiną nie ma tutaj żadnej płynnej rampy, a takie dodatkowe pomieszczenie, właśnie z drabiną zupełnie, widzicie, zupełnie inaczej grało się w tym miejscu, resp antyterrorystów Niebo, duża przestrzeń, tutaj jest to później zabudowane różnymi ścianami, tak? No i res mniej więcej hangar taki identyczny, ale tutaj dużo różnych półek z jakimiś pudełkami, papierami, różnymi takimi rzeczami, tak? Wiemy, że w późniejszych wersjach cache wygląda to zupełnie inaczej z samochodem i tak dalej. Nit mniej więcej wygląda identycznie, jak to ma miejsce w późniejszych wersjach, widzicie. Wiadomo, że teksturowo inaczej, ale też tutaj worki z cementem, też mniej więcej tutaj. Ale jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że tutaj musimy wskoczyć raz, wskoczyć drugi raz, żeby dostać się do wentów. Pa pamiętajcie, jak to wygląda, bo w późniejszej w wersji CSGO jest to upłynnione i tutaj możemy po prostu sobie płynnie wbiegać bez wskakiwania na coś takiego, tak? No i tutaj pod boostem tego typu pomieszczenie, za taką siatką, tak? Wiem, że później przez lata to też się zmieniało. Idąc już na bombsite A, mamy tutaj dużą skrzynię. Za której uwaga, można skakać. W późniejszych wersjach cache zostało to podwyższone i z tego zatąd nic nie widać, nawet jakbyśmy sk skakali, tak. Natomiast tutaj tego typu spot istnieje. Samochód mniej więcej podobnie, ale jak widzicie, trochę bardziej schowany. W późniejszych wersjach cash, gdy stoimy w tym miejscu, to wciąż jesteśmy mniej więcej ze samochodem. Na początkowej wersji był on bardziej wycofany. Do tyłu, tak po prostu. Kolejna rzecz, uwaga: jeśli chcieliśmy sobie wskoczyć na ten czerwony hangar, można powiedzieć, to mogliśmy sobie samemu wskoczyć na tą skrzynię i samemu wskoczyć też również tutaj. To jest coś, co później nie było możliwe, ale za to z tej strony nie było żadnej możliwości na to wejść, czyli tutaj zdecydowana przewaga antyterrorystów, tak, niż jest to w późniejszych mapach, bo wejście tylko po ich stronie. Natomiast terroryści wchodzący na BS, stąd. Nie mogą sobie tutaj wejść, nie można później stąd patrzeć, czy ktoś nie plantuje i tak dalej. Wiecie, zn znacie te zagrania wszystkie, tak? Uwaga, ciekawostka, jeśli otworzymy tutaj drzwi, to one później po jakimś czasie same się zamykają. No i tutaj nie ma ściany, którą znamy, za którąś można pochować, ale jest taka skrzynka, tak, za której tutaj kawałek naszej głowy wystaje, można się oczywiście w pełni schować, kucnąć, ale tak to wygląda. Pozostałe tej części mapy widzicie bez większych zmian za tych drzwi. To pomieszczenie również wygląda tak samo. Main wygląda również mniej więcej bardzo podobnie. Troszeczkę się różni wejście na tego Busta. Jak wiemy w późniejszych wersjach mapy jest on dużo płynniejszy, łatwiej się tutaj wchodzi. Natomiast jedna bardzo istotna rzecz to fakt, że tu nie ma przejścia. Słuchajcie, jeśli chcieliśmy wejść na Bida, to było tylko jedno przejście zdecydowanie. Utrudniało to jakiekolwiek rotacje, trwały one dłużej. Łatwiej było tutaj, na przykład, spuszować antyterrorystom i w ogóle zamknąć terrorystów, którzy, którzy musieli wyjść tylko stąd, tak? To, to brak tego przejścia bardzo, ale to bardzo ograniczał mobilność na tej mapie. Jesteśmy w takim razie na pierwszej oficjalnej wersji mapy CSGO, która pojawiła się w grudniu 2012 roku. Ciężko dostępna, bo nie ma jej w warsztacie, przynajmniej ja nie widziałem, musiałem trochę przekopać internet, żeby móc ją pobrać i wam pokazać w ten sposób. I tutaj również graficznie, teksturowo widzicie, trochę się zmieniło, ale przyjrzymy się tym najważniejszym gameplayowym zmianom w stosunku do wcześniejszej wersji. Z poprzedniej wersji Counter-Strike'a, czyli z Counter-Strike'a, Source, Resp, identycznie wygląda tej wejście na B też. I nie wiem czy widzicie, ale te ściany mocno przypominają później taką podstawową wersję Nuke'a, przynajmniej mi graficznie wygląda to tak samo. Obniżone te beczki, nie można było tutaj już stać przy samym suficie, zniknął Forklift z tego miejsca, tak, pamiętamy w Counter-Strike Source, co tutaj było, jaka duża przeszkoda. Idąc dalej do Ventruma... Skrzynki zostały postawione w tym miejscu, który już znamy, czyli pod tą ścianą. Zni zniknęły te wszystkie półki, ale uwaga, za tych skrzynek można było wychylając się, strzelać spokojnie do kogoś w wętach. Zwróćcie na to uwagę, co się później będzie działo z tą skrzynką w późniejszej wersji Counter Strike'a. Idąc już na bomb B, widzicie troszeczkę to już bardziej przypominało nam tą poprzednią wersję Counter Strike'a. Tak, pojawiły się graficznie te skrzynie, później już nie ulegały zmianie, zniknęły te beczki stąd samego środka besa i tutaj pojawiły się tego typu małe jakieś. Beczki wraz z workiem cementu, wcześniej tutaj była duża skrzynia, w kolejnej wersji CSGO też to będzie się zmieniało, pamiętajcie o tym, natomiast w tej wersji tak mogliśmy się wychylać, na przykład strzelać do CT, w ten sposób to wyglądało, idąc tutaj pojawił się duży van, pamiętacie tutaj była zupełnie pusta przestrzeń, nic nie było, a tak chociaż na to można było wejść i w ten sposób sobie wychylić, na przykład tak Besa z dwóch różnych wysokości, wciąż tutaj znajdowała się drabina, to bez zmian resp antyterrorystów, pojawił się samochód zniknęły półki, mit mniej więcej wyglądał identycznie, bez większych zmian w tym miejscu, ale bardzo ważne od strony terrorystów Pojawiło się już tutaj przejście, umożliwiające nam z dwóch różnych stron wejście do tego dużego hangaru. I bardzo istotna rzecz, która była na pierwszym cache'u w CSGO, słuchajcie, to obniżenie tego busta. Pamiętajcie, że ta wersja w Soros wyglądała tak samo jak później w tych oficjalnych wersjach CSGO, które znamy. Natomiast podstawowa wersja CSGO wyglądała dokładnie tak, że mogliśmy tutaj samemu zawsze sobie wejść, chować się. Widzicie, pilnować różnych miejsc zupełnie, zupełnie inaczej, tak eksperymentalnie trochę. Kolejna rzecz jest taka, że nie mogliśmy już samodzielnie sobie wskoczyć na tą skrzynkę. Została ona podwyższona, także tutaj antyterroryści, jeśli chcieli z tego spotu skorzystać, wejść na górę, no to musieli się po prostu podsadzić, ale samodzielnie można było sobie wskoczyć z tej strony na ten znak, chociażby tak, ale nie było to wcale jakieś proste, co później w kolejnych wersjach CSGO stało utrudnione. W sensie, nie było jakieś bardzo trudne, nie o to mi chodzi, tak? Ale można się było z tego tutaj wskakiwać, można było się z tego spadać, tak? Można się było trochę blokować, gliczować w tych tutaj różnych miejscach skakać, nie? Tak to mniej więcej wyglądało. i kolejna. Ważna rzecz jest taka, że zostało podwyższone to. Tutaj była jedna duża skrzynia, pamiętacie zapewne, natomiast w tej chwili taki, jak gdyby dobudowany pokoik z murem. Wygląda to dosyć dziwnie, musicie przyznać, takie coś nagle wystającego z drzwiami. Nie, nie pasuje to mi wizualnie zupełnie, no ale takie coś było po prostu. To tyle z najważniejszych rzeczy na tej mapie. Jesteśmy teraz na mapie cash, którą znacie myślę bardzo, bardzo dobrze. Na respie terrorystów już widzicie, nie mogliśmy widzieć maina, zostało to zablokowane przez tą białą, dużą deskę. Zniknąła, zniknęła ciężarówka stąd, z tego miejsca na respie, również idąc na B w wend wendrumie. Bardzo ważna rzecz, Pamiętacie, że w poprzedniej wersji na Keszu była tylko ta jedna skrzynka na dole i uwaga, została dodana druga skrzynka, która sprawia, że nie możemy za tego po prostu strzelać na stojąco. Możemy sobie podskoczyć, zobaczyć czy ktoś nie wychyla wentów, ale jeśli chcemy w niego strzelić, to musimy po prostu wychylić w bok i strzelać w ten sposób. Zlikwidowane jakiekolwiek przeszkody z tego miejsca. Pamiętacie, najpierw to była duża skrzynia, później beczki, jakiś worek. Natomiast teraz dodane takie po prostu obniżenie terenu, za którego mogliśmy się chować i wychylać w ten sposób, strzelać bombsite oczyszczony, już dobudowany, widzicie to troszeczkę przesunięte bliżej tutaj ten bombsite już myślę bardzo dobrze znacie zamiast tutaj dużego wanu pojawiły się tego typu przeszkody, jakieś takie elementy budowy powiedziałbym tak no i oczywiście rampa zamiast już drabiny, zamiast pokoju z drabinką można tu sobie wejść spokojnie, ale nie można wskoczyć tutaj zablokowane zupełnie przejście, samochód widzicie bardziej wysunięty Troszeczkę jest taką większą przeszkodą, niż to było w tych początkowych wersjach na Sorsie, tak? Tutaj pojawiła się biała deska, która nam daje lepszą widoczność. Pamiętacie, że w poprzedniej wersji były widoczne tutaj po prostu dwie skrzynki. Zdecydowanie ułatwione wskakiwanie tutaj. Nie ma żadnego znaku, a pojawiły się jakieś takie małe skrzyneczki. Um... No i przede wszystkim ten boost, tak, który jest już wysoki, po, z powrotem wróciło to do, tak, jak było w Counter Strike Source. Tutaj jeszcze bardziej podwyższony ten pokoik, już troszeczkę lepiej wygląda, według mnie bardziej jakoś tak pasuje graficznie, jest oddzielona tekstura, jest to co innego niż to. Nie jest to jakieś takie dziwne przedłużenie po prostu. Wydaje mi się, że wygląda to po prostu lepiej. I zamiast skrzynki, która była w tym miejscu, za której stojąc, mogliśmy coś widzieć teraz, kawałek wystający ściany, za którego po prostu możemy się chować w ten sposób. no, no i oraz. Wejście namida, mida upłynnione, tak? Nie ma tutaj już żadnych takich skrzyneczek, przy których pamiętam, przypominam, wam skakaliśmy, tutaj jakoś takich dziwnych wejść, teraz możemy płynnie tutaj w ten sposób sobie wejść i chodzić na midzie w ten sposób oraz to przejście mniej miejsc do skakania, natomiast takie płynne po prostu tutaj poruszanie się, tak? Tak to wyglądało na kolejnym już nowym keszu. No i później pojawił się nasz nowy, zielony cache, którego już Wam, myślę, nie będę jakoś bardzo dokładnie pokazywał, no bo sami doskonale znacie tę mapę, gracie na niej w tej chwili i wiecie po prostu, co jest gdzie, w których miejscach, a w zamian za to myślę, że lepiej jak pokażę Wam po prostu w tle, jak ta mapa zmieniała się przez te wszystkie wersje Counter-Strike'a w różnych ważnych miejscach, na bombsite'cie B, na midzie, na bombsite'cie A i tak dalej, i tak dalej, bo to jest, myślę, ciekawe, gdy można tak sobie graficznie porównać różne miejsca tej mapy, po prostu jak się zmieniały przez te wszystkie No tak widzicie, cała struktura tej mapy pozostała B, większych zmian, mamy kilka takich mniejszych, bądź większych elementów gameplayowych, przybudowa heavenu przede wszystkim, tak, zamiast pokoju, pokoju z drabiną, chociażby umożliwianie lepszego poruszania się w hangarze, tak, otwarte do dodatkowe przejście, trochę zmieniany bombsite, a tak, w tej chwili na tej najnowszej, zielonej wersji mamy obniżone ściany, chociażby dużo łatwiej tam odbijać ten bombsite, tak, niż to miało miejsce kiedyś, różne tego typu gameplayowe zmiany, ale cała struktura mapy, co jest dosyć istotne przez te wiele, wiele lat, nie uległo tak naprawdę zmianie. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Czy lubicie tę mapę, czy nie? Czy może podobała Wam się bardziej któraś ze, ze starszych wersji Kesza? Stawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli ktoś jest nowy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!